Witam Państwa bardzo serdecznie, tak jak co tydzień albo prawie co tydzień ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Niestety tak się składa, że będziemy mówić o książkach z rynku, dlatego że no, nasze się jeszcze nie ukazały nowe, ale niedługo naprawdę będą nowości, będzie ich dużo i będą to ciekawe pozycje. Ja musiałem troszeczkę odsapnąć, proszę Państwa, i też się troszeczkę pobadać na różne okoliczności, więc odwróciłem się na chwilę od pracy nad książkami, ale za to penetrowałem cały czas rynek i znalazłem mnóstwo ciekawych tytułów. Proszę Państwa, toczy się kampania wyborcza, a w tej kampanii coraz bardziej natarczywie i agresywnie pojawia się wątek Żydów. On niby jest cały czas obecny przez różne, co tu gadać, chucpy, tak, chętki i promocje mające skłonić tego i owego, żeby zagłosował tak, a nie inaczej. Więc no, tworzy to koniunkturę. Nie ja ją tworzę, ja tylko z niej korzystam. Proszę Państwa, na uczelniach w Polsce, na wydziałach historii powstaje mnóstwo badawczych takich projektów dotyczących historii Żydów i tutaj znalazłem w wydawnictwie Uniwersytas w Krakowie książkę Alicji Jarkowskiej-Natkaniec, która się nazywa Wymuszona współpraca czy zdrada wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie. Bardzo dobrze udokumentowana praca z niezwykłą ilością bardzo ciekawych spostrzeżeń i opisem przypadków. Ja nie będę komentował okładki, bo po co. No, nie wszystko musi być doskonałe. Natomiast jedno mnie w tej pracy dziwi, ponieważ autorka jakoś no, nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, mimo tej solidnej dokumentacji, którą tu przedstawia, że taka współpraca pomiędzy Żydami a okupantem istniała. To mnie zdumiewa, dlatego że tutaj mamy taką hierarchizację źródeł. To znaczy najważniejsze są te źródła dotyczące współpracy Żydów z Niemcami, które zostawili Niemcy. A o wiele mniej wartościowe są zeznania członków Armii Krajowej i Polaków, którzy z tą kolaboracją żydowską się zetknęli. To mnie dziwi, ponieważ autorka Alicja Jarkowska-Natkaniec, doktor nauk humanistycznych, historyk, judaistka, traktuje to gestapo, które, proszę Państwa, jak wiemy skądinąd, nie było organizacją doskonałą, a zdemonizowanie gestapo nastąpiło długo po wojnie. To była banda gamoniów pijących nad spodziewanie dużo alkoholu i wiele się przy tym nie różniąca od szeregowych żołnierzy radzieckich, która się w pewne rejony po prostu nie zapuszczała i musiała tam wysyłać swoich ludzi. No więc a Alicja Jarkowska-Natkaniec traktuje to gestapo, jakby to była austro-węgierska poczta, która po prostu, jak wiadomo, była najsolidniejsza na świecie i pilnowała każdej przesyłki, żeby czasem nie zginęła. No więc to chyba nie tak. Dokumenty są, ale według Alicji Jarkowskiej-Natkaniec jest ich zbyt mało. Oczywiście ona się zgadza z tym, że kolaboracja istniała, że istniała tak zwana siatka Diamanda Maurycego, że dochodziło do czynów no potwornych i takich podstępów, których dzisiaj my, którzy już odpoczęliśmy trochę od filmów wojennych, jakimi nas częstowano w latach 70., my ludzie starsi, że tak powiem, w latach 70. i na początku 80. odwykliśmy już od tej grozy, która z tego wyzierała, więc mi się dość ciężko to czytało, proszę Państwa. Dość ciężko mi się to czytało, szczególnie taki fragment dotyczący osoby, która rzekomo, jak pisze Alicja Jarkowska-Natkaniec, rzekomo należała do siatki Diamanda, która się nazywała Stefania Brandstetter. Stefania Brandstetter, jak tutaj usiłuje nas przekonać, siatka Diamanta, jak tutaj usiłuje nas autorka przekonać, osoba niezwykłej urody, inspirująca swoich szefów z gestapo, osoba, podkreśla to autorka, że te kolaborujące z Niemcami Żydówki wyróżniały się postawą kreatywną. To bardzo ciekawe. Ja zaraz powiem, na czym polegała postawa kreatywna, bo wszak chodziło o pieniądze, a wszystko, co wiąże się z kreacją pieniędzy, interesuje mnie żywo.
No więc jak zdobyć pieniądze na donosicielstwie, się przy tym nie napracować i nie ryzykować za wiele? To jest bardzo proste, proszę Państwa. Mnóstwo Żydów ukrywało się w polskich domach, mnóstwo Żydów uciekało z getta na Podgórzu, mnóstwo Żydów kręciło się po mieście, usiłując znaleźć jakiś lokal, a wśród tych Żydów były dzieci. Żydowskie dzieci zainstalowane w chrześcijańskich domach były wyprowadzane przez swoje bony na spacer, na planty. Tam były różne placyki, gdzie dzieci mogły sobie pobiegać i tam już czekała na nie agentka Gestapo Stefania Brandstetter. Stefania Brandstetter, jako że sama była Żydówką, prawdym okiem oceniała, które dziecko może być małym Żydem, a które nie może być. Zagadywała swoim słodkim uśmiechem, tu jest jej zdjęcie, ja bym polemizował co do tej wielkiej urody, ale dobrze, każdy ma jakiś swój gust. No, może była miła, tak? Zagadywała te bone, zagadywała te dzieci, częstowała je cukierkami, wręczała im drobne upominki, wyciągała z nich informacje, a kiedy już doszło do tej najważniejszej informacji albo do sugestii, po prostu to dziecko było denuncjowane i zabijane. To jest, proszę Państwa, no, dla mnie przynajmniej opis dość wstrząsający, szczególnie jeśli z punktu widzenia również takiego publicystyczno-propagandowego, dlatego że o wyczynach pani Brandstetter nie usłyszymy chyba w Gazecie Wyborczej, bo ja może za mało czytam tej gazety, może już było, nie wiem. Jeżeli tak, to przepraszam, ale wiele bardzo mamy historii o tym, jak to źli Polacy denuncjowali dobrych Żydów w stołecznym mieście Krakowie i tam ci Żydzi pozostawieni na pastwę tego rozwydrzonego tłumu tracili mienie i ginęli. No więc tu mamy inne historie. Mamy opowieść o tym, jak to źli Polacy opiekowali się żydowskimi dziećmi, a kreatywna bardzo i dynamiczna, także piękna donosicielka wyjmowała te dzieci, tak to chyba trzeba nazwać, i wrzuca je prosto w otchłań. Ciekawa książka. Oprócz tej pani Stefanii Brandstetter była tu jeszcze inna osoba, która się nazywała, też ciekawie, zaraz to znajdę. O, mamy zdjęcie Stefanii Brandstetter. No, taka bym powiedział kuchta, nie? No ale ponoć ten pan gestapowiec, który się fascynował jej urodą, no, był pod wrażeniem. Różni ludzie, proszę Państwa, pozostają pod różnymi wrażeniami, nie mamy na to żadnego wpływu. Stefania Brandstetter. Marta Purec. Marta Purec z Wiednia. Przyjechała do Krakowa w zasadzie specjalnie po to, żeby donosić. Wszyscy ci ludzie, oprócz tych dwóch pań, jeszcze sam Maurycy Diamant, a także Lejzor Landau i Ignacy Taubmann, w sumie około 20 osób. Wszyscy oni poruszali się swobodnie po mieście, nie nosili opasek i w zasadzie urządzali takie polowania, to znaczy rozchodzili się po różnych dzielnicach, no bo chodziło im o pieniądze, to było płatne zajęcie. Rozchodzili się po różnych dzielnicach i tam węszyli. Po polsku mówi się węszyli. Węszyli, gdzie są schowani Żydzi i gdzie są ci Polacy, którzy tych Żydów ukrywają. Byli, jak podkreśla Alicja Jarkowska-Natkańc, niezwykle inteligentni, bardzo dynamiczni, ale mężczyźni byli o wiele bardziej przewidywalni niż kobiety. To tak już jest w życiu. Chociaż znam mężczyzn, którzy są o wiele mniej przewidywalni niż kobiety, ale to zostawmy. O wiele bardziej przewidywalni, poza tym pewnie o wiele bardziej strachliwi niż kobiety, albo też po prostu nie mieli takiego, przepraszam za kolokwializm, krycia. No bo jeżeli coś by się wysypało albo do czegoś by doszło, do jakiejś konfrontacji, kompromitacji, no to donosiciel byłby likwidowany, a nawet przez samego gestapowca, któremu nie zależało na życiu, takiej, przepraszam za wyrażenie, szmaty. Natomiast co innego z przystojnymi dziewczętami, które obydwie panie zostały przez swoich protektorów wywiezione z Krakowa do Wiednia, kiedy się okazało, że jest już bardzo niebezpiecznie i Armia Krajowa, która miała naprawdę bardzo skromne możliwości i w stosunku do tych ludzi, wielokrotne próby ich likwidowania nie powiodły się.
Obie panie zostały wiezione do Budapesztu i tam dopiero jedna z nich została aresztowana, to znaczy aresztowano panią Martę Purec, natomiast Stefania Brandstetter wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam wyszła za mąż szczęśliwie. Jakie były jej dalsze losy, tego Alicja Jarkowska-Natkaniec nie zdradza, ale to ciekawe by było, może zrobiła karierę na uniwersytecie. Któż to może wiedzieć, tak? Może została działaczką syjonistyczną. Nie wiemy tego. A szkoda. Uważam, że powinniśmy się tego dowiedzieć. Proszę Państwa, trochę zaskakujące jest to, co tu czytamy, natomiast postawy Armii Krajowej, to znaczy bardzo duża ilość żołnierzy wymienionych z pseudonimu, z nazwiska. Akurat w to pani Jarkowska-Natkaniec wierzy. To znaczy we wszystko, co zostało w archiwach i notatkach oficerów i żołnierzy Armii Krajowej dotyczące Polaków, to nie ma wątpliwości. To wszystko jest prawda. Natomiast to, co dotyczy Żydów, jest poddawane w wątpliwość, bo to może nie wiadomo, bo to nieudokumentowane, a może w tym okresie nie współpracował, a może współpracował później, a może tylko się przyglądał. Oczywiście no, są osoby i przypadki, gdzie w ogóle nie ma o czym gadać, tak? Kim byli ci ludzie? No, jak to zwykle w takich okolicznościach, kiedy jest duże zewnętrzne ciśnienie, no, pojawiają się ludzie, którzy chcą to ciśnienie jeszcze podnieść i przeżyć jeszcze więcej emocji. No, bezpieczeństwo gwarantuje im, no, jakby to powiedzieć, fizyczna bliskość, tak? Z patronem albo z współudziałowcem. Albo współudziałowczynią, no a podniesienie emocji i temperatury, no gwarantują te działania, które są tutaj opisane, czyli denuncjowanie dzieci i dorosłych i wydawanie ich na śmierć. Niestety opisane tu przypadki prób likwidacji tych agentów przez Armię Krajową wywołują we mnie wywołały dziwną reakcję, proszę Państwa, dlatego że no, to są jakieś takie popisy nieudolności. To znaczy, chodziło, nie wiem dlaczego w zasadzie, taka była technika, żeby wszystkich razem zaskoczyć i wszystkich razem zlikwidować. To nawet zasady polowania na gęsi, proszę Państwa, są inne. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, a jak leci klucz gęsi, to się strzela do ostatniej, a potem można wszystkie po kolei wystrzelać. Jak się strzeli do pierwszej, to one zawrócą i polecą w inną stronę. W środek to samo. A o tym, żeby ściągnąć cały klucz za pomocą śrutówki, to można zapomnieć. Więc to są jakieś w ogóle mity. Więc jeżeli ktoś urządza polowanie na konfidentów, no to powinien się raczej nastawić na zasadzkę i indywidualne jakieś sukcesy. Natomiast tutaj Armia Krajowa z przyczyn nierozpoznanych usiłowała tych ludzi zlikwidować gromadnie. I nawet są zapiski dotyczące prób takiej likwidacji, to znaczy marzenia tych żołnierzy, bo ja to nie nazywam tego raportem, marzenia tych biednych chłopców, którzy sobie wyobrażają, że zastaną ich gdzieś w jakiejś knajpie, tak, i rozwalą wszystkich od razu, albo wrzucą między nich wiązkę granatów. No i rzeczywiście jest tutaj opis, jak to Diamant z kolegami bawił się wesoło w lokalu i dwóch żołnierzy Armii Krajowej tam weszło, zadając szyku. Jeden chciał zapłacić, ale tak niefortunnie ukrył portfel, że na początku w kieszeni miał parabelum, a dopiero potem portfel, więc się zaczął z tym szarpać. Drugi w tym czasie odbezpieczył jeden granat z tej wiązki, rzucił to wszystko między tych konfidentów. Oni się rozpierzchli, wybuchło, ale wybuchł jeden granat, posypały się szyby, nikt nie zginął. Nikt nie zginął. W nocnym najściu na mieszkanie, gdzie Maurycy Diamant urządził libację, mieszkanie to wystawił żołnierzom Armii Krajowej stróż kamienicy. No, udało się zlikwidować trzech konfidentów, no ale wśród dzikiej kanonady udało się to zlikwidować tych ludzi, ale Diamant uciekł, reszta też uciekła. Przedziwne są te opisy. Przedziwne są lokale, w których ci ludzie bywali. Były obserwowane 24 godziny na dobę. Nie jestem w stanie zrozumieć, bo ja się nie znam na konspiracji. Jestem ostatnim człowiekiem, który by się nadawał do konspiracji. Ale czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego obserwując 24 godziny na dobę zwyczaje tych ludzi i lokale, w których oni bywali, nie można ich było likwidować po kolei. Nie wiem.
Proszę Państwa, opisy i dokumenty zawarte w tej książce są naprawdę wstrząsające. Oprócz tego indywidualnego wymiaru współpracy, mamy tu również głęboki i mocno udokumentowany opis działalności krakowskiego Judenratu. Ja nie będę o tym opowiadał, bo kwestia Judenratów, proszę Państwa, jest wielokrotnie omówiona, Rumkowskiego i, Boże, jak się nazywał szef Judenratu w getcie warszawskim, dziennik Czerniaków, Adam Czerniaków. Dziennik Adama Czerniakowa. To wszystko jest, proszę Państwa, omówione, dostępne. Można sobie poczytać. Złudzenia, jakimi ludność żydowska się karmiła, są godne pożałowania. Po prostu. Godne pożałowania, zważywszy na to, co się stało później. Poświęcenie, jakie ludność polska wykazała, ratując Żydów, nie zna miary. Opowieści o tym, że trafiali się konfidenci wśród Polaków, proszę Państwa, wobec tego, co tu jest zawarte, nawet przy tym charakterystycznym i niezrozumiałym dla mnie sposobie narracji, oddalam. Oddalam. To są ponure bardzo sprawy. Tym bardziej, że tych ludzi nie udało się ukarać. Konfidentów polskich likwidowano bez litości, bo też i oni nie mieli takiej ochrony. Zważywszy na to, że opisane są tu losy dwóch kobiet, które po prostu żyły z tymi Niemcami, tak? No to za bajkę należy przyjąć te opowieści o tym, jak to Niemcy traktowali Żydówki jako istoty gorszego gatunku. Też ciekawa sprawa, ponieważ pan Diamant z kolegami, on dysponował licznymi lokalami i gotówkę brał nie tylko od Niemców, ale też rabował tych ludzi, których wystawiał gestapo, a następnie tym Niemcom coś tam odpalał. A także bo to był człowiek bardzo przedsiębiorczy, on zaczynał jako drobny kupiec, potem się przerzucił na jakąś działalność maklerską czy coś podobnego, nie chcę tutaj głupstwa powiedzieć, czy biuralistą był? No w każdym razie nie miało to wspólnego wiele z pokątnym handlem ani z kupiectwem w takim podstawowym rozumieniu. No i proszę Państwa, no co, organizował tym Niemcom schadzki. Tak? Dysponował lokalami i ten aparat gestapo, oni tam łazili, on urządzał im alkohol, organizował alkohol, no i dziewczęta, tak? No to w tym czasie Polacy ratowali żydowskie dzieci i ryzykowali życie. Więc warto, myślę, przeczytać tę książkę, żeby złapać nieco dystansu. Jak mówię, mimo tego przedziwnego sposobu narracji, a być może ktoś pójdzie tropem tych nazwisk, które znajdują się w książce Alicji Jarkowskiej Nad Kaniec i dowie się, co się stało ze Stefanią Brenstetter, kiedy już wyjechała do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła tam nowe, zakładam, że szczęśliwe życie. Polecam jeszcze raz. Wymuszona współpraca czy zdrada wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie. Alicja Jarkowska Nad Kaniec. Bardzo dziękuję. Do następnego spotkania.